od 2022 roku mamy ten fundusz powierzony w ramach NFZ, gdzie lekarz rodzinny już może zlecić badania w kierunku wykluczenia bądź potwierdzenia obecności Helicobacter pyroli i właśnie ten test immunofluorescencyjny jest dostępny bezpłatnie dla pacjenta, który zgłosi się do lekarza rodzinnego. To jest bardzo ważne i właśnie w tych rekomendacjach, o których Pan mówił, było mocne wskazanie na to, że ten test półilościowy jest znamienicie oddaje wyższą czułość i specyficzność niż testy kasetkowe i na to się zwraca uwagę, bo jeden i drugi był jest w dyspozycji lekarza rodzinnego, ale ewidentnie stwierdzamy, że właśnie lekarze zwrócili na to uwagę po tych rekomendacjach i ogłoszeniu wciągnięciu tego testu do dyspozycji lekarza rodzinnego i jest to bardzo istotne. To, na co chciałabym Państwu mocno zwrócić uwagę, na co Pan doktor też o tym, czym Pan doktor mówił, to jest kwestia przygotowania pacjenta, który zgłasza się na te badania. To jest dosyć istotne, żeby w momencie, kiedy teraz Państwo wysłuchali, że badanie należy, dobrze by było wykonać przy tych objawach, które tutaj pan doktor dookreślił, to jednak trzeba zadać sobie pytanie, czy na pewno nie przyjmuje się tych leków, które należy odstawić, żeby test wyszedł wiarygodnie, bo to jest bardzo istotne, tak? Zaburzenia w odczycie mogą spowodować te leki, o których pan doktor mówił, czyli leki związane z pompą protonową i z bizmutem, tak? Czyli 2 tygodnie i 4 tygodnie to są taki okres, który należy wziąć pod uwagę przy przystępowaniu do tego badania. W diagnostyce Państwo na naszej stronie znajdziecie też te zalecenia do jak należy się przygotować. Mamy też tutaj pytania, które nam niestety zanikają. Jakie są, czy Helicobacter pyroli ma wpływ na trawienie? Panie doktorze. No, postaram się szybko, jeśli można tak odpowiedzieć, prawda? Bo to wiele się jak sposób leczy, jak dieta. Proszę Państwa, generalnie dieta nie ma żadnego wpływu na Helicobacter pyroli, także jedzmy zdrowo, jedzmy rozsądnie. Jeżeli coś nam szkodzi, to tego nie jestmy, ale nie ma to wpływu na leczenie aktualnie choroby wrzodowej i nie ma to wpływu na Helicobacter pyroli. Tak mówiąc krótko, jakie testy wykonać, aby wykluczyć zakażenie tą bakterią? No to tak jak powiedzieliście, to muszą być testy rekomendowane. I według nas, według gastroenterologów, jeżeli nie planujemy wykonać gastroskopii, a to jest najczęściej, to jest antygen Helicobacter pyloryw kala, ale metodą sprawdzoną, czyli chemiluscencja, belajza i z automatycznym odczytem pomiaru, a nie z takim chromatograficznym testem kasetkowym, bo on jest po prostu za mało czuły. Tak? My możemy pacjenta narazić na duże powikłania bardzo subiektywną metodą. Test oddechowy, który jest świetnym testem, naprawdę świetnym. Ja przyznam się, że ja na przykład testowałem się testem oddechowym. To było ileś lat temu, dlatego że mieliśmy w klinice, dostali się na miesiąc ten test oddechowy, prawda? I każdy to traktował jak taki, o, ale fajne, więc się potestujmy, tak? Wyszło mi, że jestem dodatni, wtedy się wyredukowałem, ale więcej tego testu na oczy nie widziałem. No także to tak to mniej więcej wygląda. My mamy ten test ureazowy i faktycznie, jeżeli jest trudna sprawa do rozstrzygnięcia, można po to sięgnąć, ale tak jak pan doktor powiedział, jest to odpowiedni koszt tego testu na pewno. Są metody molekularne do oznaczania, to tak jak pan był uprzejmy pokazać, to jest duża przyszłość diagnostyki, w ogóle biologia molekularna i testy w kierunku Helicobacter pyroli też są już udostępniane, ale proszę zauważyć, że tam pan doktor pokazywał czułość i specyficzność testów, to w tym momencie testy w Helicobacter pyroli w kale klia dorównuje czułością i specyficznością tym testom PCR. Może tam o parę procent jest wyżej w PCR-ze, jak to zwykle w tej metodyce wyższego rzędu, ale wydaje mi się, że obecny test bardzo dobrze sobie diagnostycznie radzi. Jak mogę tylko jeszcze dodać, my na przykład teraz testy molekularne na dobrą sprawę, my jako my stosujemy w badaniach naukowych, tak? Ja w tej chwili właśnie planuję takie badanie, gdzie będę oceniał antybiotykooporność na podstawie badań molekularnych, ale to jest na razie jeszcze są badania kliniczne, badania naukowe. Na pewno to nie weszło, a na pewno nie w Polsce, do szerokiego użycia dla pacjentów
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to absolutnie nie. Tak, tak, to nie, absolutnie, tak. I teraz tak, co poradzić na skutki uboczne terapii na Helicobacter, czy przerwać stosowanie? Proszę Państwa, ja tak, przede wszystkim lekarz, który zleca, musi powiedzieć pacjentowi, to jest niezmiernie istotne, jak ma przyjmować leki. To jest naprawdę ogromna liczba leków, które pacjent ma przyjąć. 140 w przypadku pylery co najmniej, przy ulkamedzie no niestety powyżej 200, tak, jeżeli 14 dni stosujemy. Pacjent musi wiedzieć, znać schemat, mieć rozwiązany schemat leczenia. Musi wiedzieć, dlaczego on się leczy, dlaczego to jest takie ważne, że on ma się wyleczyć. A po trzecie, musi wiedzieć, co go czeka, tak, jakie mogą być możliwe działania niepożądane, żeby był na to przygotowany, i starał się mimo wszystko nie przerywać terapii. Proszę Państwa, bo każda przerwana terapia to jest stracona szansa na eradykację Helicobacter pylori. Niestety potem coraz trudniej jest go wyleczyć. Ja nie mówię, że za wszelką siłę, ale jeżeli te objawy nie są istotne, to jednak skończyć terapię. I tu jeszcze widziałem, przepraszam, takie pytanie, czy jak uniknąć, żeby zakazić się ponownie Helicobacter pylori, bo jest też takie ciekawe. To nie jest, tego nikt nie stwierdził, jak można się szybko zakazić, ale było takie badanie populacyjne w Tajlandii i te ryzyko zakażenia podobnego było niewielkie, około 1-1,5%, prawda? Także jeżeli się już zakazimy i wyleczymy, to potem raczej szansa na to, że my się znowu zakazimy, jest już nieduża, także spokojnie. I czy są, czy jak skutecznie po legacji można się chronić przed ponownym zakażeniem. To właśnie o to chodziło, także raczej nie ma problemu. A stosowanie pre i probiotyków po tym leczeniu, czy już w trakcie zażywać pre i probiotyki, które nas troszeczkę zabezpieczają przed wyjałowieniem troszeczkę, czy zaburzeniem mikroflory w organizmie? Jak by Pan zalecił tutaj po takim dosyć intensywnym leczeniu? Znaczy tak, jeżeli już mamy, leczymy się z powodu Helicobacter pylori, to wytyczne właściwie trzy probiotyki, które zmniejszają ryzyko działań niepożądanych. Niektórzy czasami mówią, że też mogą pomagać w eradykacji, ale przede wszystkim ich działanie to jest zmniejszanie działań niepożądanych. I to jest Lactobacillus, to jest Bifidobacterium i Saccharomyces, drożdże Saccharomyces. To są trzy, które zostały udowodnione, także nie bierzmy każdego probiotyku, które nam gdzieś tam, prawda, ktoś proponuje. Jak długo? Na pewno w czasie eradykacji i można do zakończenia, one tam zwykle mają 14-dniowe takie kursy leczenia i dłużej nie trzeba. Spotkałam się z zaleceniem, że minimum 3 miesiące dobrze jest po tym pilnować, żeby ta flora prebiotyczna była stosowana przy takiej lekkiej diecie. Nie, to jest za długo, bo słuchajcie Państwo, to jest tak jak nasza mikrobiota ma ogromną zdolność do odtwarzania. Gdyby tak nie było, to po każdej kolonoskopii, prawda, jak my czyścimy jelito, to mielibyśmy, że tak powiem, wyjałowione jelito i zaczynalibyśmy od nowa, jak niemowlę, tak? A jednak po kilku tygodniach ta mikrobiota bez żadnej ingerencji wraca do punktu pierwotnego. Także nie musimy tam poprawiać za bardzo, naprawdę. Ja swoim nie przepisuję swoim pacjentom, nie przepisuję probiotyków, prawda, w większości i też dobrze to znoszą. Okej. Nie widzę już dodatkowych pytań, chyba że u pana doktora coś się jeszcze ciekawego pokazało. Panie, a wpływa się na przyswajanie żelaza. Czy Helicobacter pylori może wpływać na przyswajanie żelaza? To jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę Państwa, tak, może wpływać i jeżeli my wytyczne brytyjskie, bo to są takie najbardziej aktualne wytyczne brytyjskie, wytyczne amerykańskie mówią, że jeżeli pacjent ma niedokwistę niedoboru żelaza, o nieustalonej etiologii, czyli u kobiet nie jest to przyczyna ginekologiczna, u kobiet i u mężczyzn nie jest to przyczyna z przewodu pokarmowego, to są najczęstsze przyczyny, prawda? To sprawdźmy, czy ten pacjent nie ma Helicobacter pylori, bo rzeczywiście może ta bakteria wpływać poprzez achlorydię, zmniejszanie wydzielania kwasu solnego, na zahamowanie wydzielania żelaza. I tak, jeżeli nie ma innej przyczyny, przepraszam, to sprawdźmy, czy nie ma zakażenia Helicobacter pylori, bo to może wpływać na wchłanianie żelaza, tak. Super. Widzicie Państwo, że nawet takie bardzo naukowe podejście jak pana doktora przybliżyło nas do bardzo codziennych problemów, które Państwo możecie dotykać w momencie, kiedy są dolegliwości ze strony układu
karmowego. To jakby uwaga dla pacjentów. Bardzo dziękuję, że w naszym spotkaniu tak licznie wzięli udział również diagności i mam nadzieję również lekarze, gdzie przybliżyliśmy na poziomie rekomendacji i zaleceń, jakie testy i jaki tryb leczenia można przyjmować zgodnie z bieżącymi zaleceniami. Mimo że, jak pan doktor przybliżył, nawet ponad człowiek lodu mógł być i był nosicielem Helicobacter pyroli, to my w tym momencie również się z tym niestety borykamy, może nawet w większym zakresie niż kiedyś. Serdecznie panie doktorze dziękuję.